budżetu państwa i na ten rok na razie mamy przydzielone 39 tysięcy. Z tego możemy miesięcznie wydać 1/12, to jest około 3 tysięcy, a nie ma za bardzo czym dzielić, więc dajemy więcej tych zasiłków okresowych. Mam nadzieję, że powiedziano nam, że po pierwszym kwartale będziemy mogli zwrócić się o podwyższenie kwoty, jeżeli ktoś będzie. W zeszłym roku na zasiłki okresowe wydaliśmy 60 tysięcy i tak też liczę, że taka kwota by była odpowiednia. Dlatego 39 tysięcy i możemy tylko 1/12 miesięcznie wydać, bo gdyby można było z tego brać ile się da i później doślą dalej, to by było inaczej, a tak tylko 1/12 to jest kropla. Także na razie dość dużo wydajemy celowych, bo dość dużo podań też mamy. Okres zimowy jest najcięższy. Później już w okresie letnim. Jeszcze jedną sugestię, panie przewodniczący, bo zdaje się, że rok temu, z tego co pamiętam, to ja mówiłem, że gmina powinna jakoś się starać, żeby w gminie naszej były rodziny zastępcze, żeby właśnie zlikwidować te koszty umieszczania dzieci gdzieś w ośrodkach opiekuńczych, nie? Znaczy to tak... Rodziny też kosztują. To muszą te rodziny wyrazić chęć. No, ale jeżeli rodzina jakoś aktywnie tego poszukiwała, ale to jest o wiele taniej. To jest taniej, tylko że taniej. Wie pan... Jeżeli nie ma chętnych na to, żeby my rozpytujemy... No to co, to ja mam się sam do pani zgłosić, że jestem chętny? Że może pan, że chętny byłby pan... A za stary nie jestem? Szkole. To już ocenią pana w PCPR robi wszelkie przeszkolenia. No bo jeżeli to jest w pewien sposób na jakieś tam oszczędności, a być może lepiej by było, żeby te dzieci w rodzinach były, a nie tam gdzieś w jakimś ośrodku umieszczone i tam wiadomo jak tam jest, nie? No. Generalnie to się teraz od takich umieszczania dzieci w ośrodkach odchodzi. Wszystko zmierza w tym kierunku, żeby te rodziny się opiekowały, nie? No na pewno. Dziękuję, na pewno. Dlatego asystenci też rodziny są wprowadzani, żeby wspomagać te rodziny, które mają problemy wychowawcze. To wszystko, na pewno każda pomoc jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja jeszcze może zadam pytanie panie kierownik. Ja mam, wracając do poprzedniego wątku o potrzebach, czyli pomieszczeniach, plus ten psycholog, tak? Jaki jest koszt przewidywany przez pani zatrudnienia takiego psychologa? Znaczy, wie pan, ja myślę, że to nie musi być psycholog na etat. Psycholog na umowę, no umowę zlecenie. Jakie rząd pieniążków rośnie mniej więcej? No nie, za godzinę bierze czy ja? No za godzinę bierze. Zależy ile zechce za godzinę. Myślę, że z dojazdem, ponieważ my jesteśmy położeni daleko od... Powiedzmy, że 150 zł za godzinę weźmie, tak? To jest 300, powiedzmy, 2 godziny. Dwa razy w miesiącu? No, dwa razy w miesiącu to bym musiał. Jak przyjeżdża, to już nie na godzinę, bo żeby... Przynajmniej 3 godziny, tak. Żeby z taką osobą... Obojętnie, terapeuta potrzebuje około godziny z osobą. To 3 godziny. No to można przeliczyć. Na pewno to będzie mniej niż 600 tysięcy. No pewnie. Bo ja mówię tylko o dzieciach, które są obecnie umieszczone w domu dziecka. Natomiast wiemy doskonale, jaka jest sytuacja na naszym terenie. I wiemy zresztą wszędzie, no to nie tylko na naszym terenie. Są rodziny i są rodziny zagrożone. I my, jak jedziemy na interwencję, a były dwa tygodnie temu, była interwencja, były przewożone dzieci do dziadka. Ale kiedyś dziadek powie, też mam dość. A jak powie, że ma dość, to jedyne, co mamy do zrobienia, to umieszczenie dzieci w placówce. Jak następna piątka dojdzie, to... To
To dużo. Dziękuję panu prawnym dyrektorowi, proszę bardzo. Ja bym chciał tutaj podkreślić faktycznie, że ośrodek opieki społecznej w moim odczuciu tutaj dobrze działa i tu chciałbym podkreślić, że pani kierownik na wszelkie, ja mówię, zgłaszam sprawy takie, które po prostu ja widzę i może na pewno nie wiem o tych, co inni widzą, po prostu reaguje po prostu no, w samym dajmy na to zalążku, że wszelkie sprawy przez nas są zgłaszane, są przez robione wywiady i sprawdzane, czy się potwierdzają ze stanem faktycznym, czy nie, czy po prostu ktoś nas wpuszcza w jakiś kanał, czy nie i jest to od razu weryfikowane. Co do tych potrzeb, co tu pani kierownik mówiła, to tak faktycznie potwierdzam to, że co roku z tym sprawozdaniem na końcu strony po prostu ta informacja w zakresie potrzeb OPS się jest zamieszczana. Trzeba po prostu trzeba rozmawiać z panem burmistrzem, ja tutaj wpływu żadnego nie wiem. Na pewno jeśli będą to odpływy ze środki, z panią skarbnik rozmawiać i po prostu jakieś zmiany budżetowe i czy na jakąś tam umowę, zlecenie, czy ktoś na pewno ktoś będzie przyjeżdżał i wspierał, bo faktycznie szkoda jest tych osób, które gdzieś na jakąś ścieżkę tą prostą wychodzą i później gdzieś się mają z powrotem do tego złego nawrócić. I to trzeba byłoby po prostu podtrzymywać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani radna. Chciałabym się spytać, czy orientowała się pani, jak w tych ościennych gminach jest z tymi, czy jest też terapeuta jakiś, czy jak oni sobie tam radzą. Możemy razem wspólnie z ten terapeuta tu był trochę i tam w tych gminach, czy to... Znaczy, no różnie mają. Różnie mają. Mają i dojeżdżają do nich, albo nie mają też. Różnie jest. Także nie... Ci, co są dalej od miast, większych mają gorzej. Bo też jest, myślę, że też będzie problem z pozyskaniem odpowiedniego terapeuty, tak? Bo to no, jesteśmy umiejscowieni tak daleko. To też kosztuje. Że to trzeba będzie. A, to są dwie godziny. Ze Stargardu, a ze Szczecina. Jeszcze jedno pytanie. Czy z roku na rok tych ludzi potrzebujących pomocy zmniejsza się, czy jest na... No właśnie, to jest ciekawa sprawa, że jak już się cieszymy bardzo, że dość trochę osób nam odeszło, pousamodzielniało się i raptem zjawiają nam się osoby. Nie wiadomo skąd przyjeżdżają rodziny i tak osadzają się Czertyń, teraz Storkowo nowe rodziny mamy i tak przybywają na nasz teren i już tak mówimy, no już coraz lepiej, już mamy tutaj wypracowane z tymi rodzinami, że już na dobrej drodze są i przybywają nowi. A tu tak. Przybijemy. Ja tam zgłaszałam kurczę i ja już wyposażę. Tak. O tej pani, co mieszka na ulicy Zwycięzców, pani z naszego bloku się wyprowadziła. Pani Ciszewska, czy ktoś tam był? Tak, oczywiście. Aha. Proszę bardzo, proszę państwa radnych, chciałby jeszcze zabrać głos odnośnie sprawozdania? Nie widzę. Poproszę Komisję Spraw Społecznych o zaopiniowanie sprawozdania na temat działalności Środka Pomocy Społecznej w 2013 roku. Kto z państwa radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przechodzimy do punktu 7. Informacja na temat utrzymania i funkcjonowania cmentarzy wraz z poniesionymi wydatkami gminy w tym zakresie w 2013 roku. Na terenie gminy i funkcjonują cmentarze, między innymi tam, gdzie odbywają się pochówki, to jest i Wójta Storkowo, Cienny i Ciebie, to jest 5 cmentarzy. Także na 2 cmentarzach, na których nie dokonuje się pochówków, ale znajdujemy się trochę już z tego powojennego, bo mamy jeszcze linówkę.
komentarze. Mogę powiedzieć, że są to komentarze czynne. Najbardziej jak gdyby taką wykorzystywaną rzeczywiście stosowną jest cmentarz w Mińsku, następnie w Sokowie i w miejscowości Iście. Cmentarze zarządzane są przez, bezpośrednio przez gminy, przez pracowników urzędu, natomiast to pozostałe, natomiast w Mińsku jest zawarta umowa na przynajmniej przede wszystkim chodzi tutaj o Kaspisa, firmę Zubi. I w ramach tej umowy cmentarzem zarządza miejscowość Nisko, zarządza firmą Zubi. Ostatnio, w ubiegłym roku wykonane zostały prace, między innymi wykonana została nowa brama od strony, na cmentarzu miejscu, od strony miasta tutaj. Także zrobione zostało ogrodzenie, lampy oświetleniowe na cmentarzu miejsku. I w tym roku wykonywana jest chodnik od kaplicy tutaj przy krzyżu. Także prace porządkowe, koszenie, sprzątanie, utrzymywanie tych cmentarzy wykonywane jest przez pracowników. Wywóz nieczystości. Społeczny użyteczny czasu niż 16 tysięcy, tak? I nadzorowane przez pracowników urzędu. Śmieci usuwane są przez firmę Zubik. 16 690. Utrzymywanie cmentarzy ma się przedstawione kwestie ponad 40 tysięcy. Wpływ na rozwijający też około 18 tysięcy. Tyle ogólnie co do informacji, natomiast oczywiście na pytania są odpowiedzi. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Szafran. Panie burmistrzu, według mnie w tabelce wywóz nieczystości to jest 16 699, to jest drastycznie wysoka suma. Skąd się ona wzięła? To są opłaty za wywożenie śmieci ze wszystkich cmentarzy na terenie gminy. A ja mam tu takie mądre urządzenie, kalkulator, nie? I podzieliłem sobie właśnie w tej chwili. 16 699 podzielić na 15 zł, nie? To jest koszt jednego kubła takiego 110 litrów, które każdy ma w domu. Ale jeżeli mogę. Tam są kuby 1100 litrów. To wychodzi 1100 kubów. Podzielić. To tylko, że panie radny Szafran, na cmentarzu w Mińsku są 4 kubły 1100 litrów, to jest 40 kubów, o których pan mówi, one są wywożone. Różne, co 2 tygodnie, co tydzień, a nawet częściej, w zależności od ilości pogrzebów, od tego, czy jest akurat pora na sprzątanie na cmentarzu. Też oczywiście w miejscowości ścienne, czy tego tych, tam też jest duży kubeł, akurat nie 110, tylko 1100. Czy w miejscowości Storkowo, mały kubeł to jest tylko chyba w miejscowości Czerny. Natomiast nie wiem, czy nic nie pamiętam. Natomiast wszędzie są, na tych pozostałych cmentarzach są duże kubły i bywa tak, że w tygodniu trzeba 2 razy prowadzić nawet. Razy 3 czy 4, tak jak nisko. To jest 1100, czyli to jest 40 powiedzmy w tygodniu, to jest pan mówi. To jest wszystko zależy od ilości podgrzewów, od tego, jakie to były pogrzeby, jak wyglądały tam było. Bywa tak, że w roku po prostu nigdy nie tyle go za kilka dni. Jeżeli to jest lato, to wszystko trafia do kubów i trzeba wiedzieć. To są duże ilości zniszczeń. Także nie podejrzewam, żeby jakieś by miały tutaj mieć miejsce przekłamać. Oczywiście mogło się tam zdarzyć, pan Jurek już tutaj nam kiedyś to wykazywał, że jakieś pomniki tam mogą być, ale generalnie to tych śmieci na cmentarzach jest dosyć sporo. Mogę, panie przewodniczący? Proszę bardzo. Bo panie burmistrzu mi przerwał. Otóż ten mądry komputerek tutaj mi powiedział, że to jest 1100
kubów rocznie. Ponieważ rok ma 52 tygodnie, to mi wychodzi, że to jest 21 kubów tygodniowo. Ja mówię dlatego o tych małych kubach 110-litrowych, ponieważ każdy z nas może sobie uzmysłowić, ile to jest śmieci. My mamy takie małe kuby, nie takie wielkie, nie? I według mnie, na zdrowy chłopski rozum, to te 20 kubów tygodniowo to jest ogromne śmieci. To jest bardzo dużo śmieci. To jest 5 dużych kubów. Dlatego się dziwię, skąd się to bierze. Panie radny Szafran, 4, jeżeli są, a chyba także 4 w tygodniu są pełne. Nawet wywiozone w piątek, a w poniedziałek już są pełne, bo ludzie akurat sprzątają. I jak wywiozą 4 te duże, to jest 40 tych małych. 40 małych, tak. A to jest tylko Lińsko. A w Storkowie mamy też duży, w Ciemniku też jest duży. W Ciebie też jest duży? Jest. Ja wiem, że to się może wydawać szokujące, ale niestety cmentarz bardzo duży. Tak. Nie zostawimy. Ludzie z Polską nie zabiorą do domu. Masyw niszy, zobaczcie Państwo, jakieś, to jest masyw niszy, a to wszystko budzi trach, no, musi być wywiezione. To samo wiązanki, kwiaty, jakieś wieńce, to wszystko musi być wywiezione. Nikt tego do domu nie nosi. Albo w sierpniu, 1, 3, 7, 10, 16, to tyle nie było, 5 pełnych kubów. Panie radny, ja chciałbym zwrócić uwagę, że osobiście było tak, że wiem, że w piątek było wywożone, a w poniedziałek musiałem dzwonić, jedź i wywieź, bo śmieci leżą po kubach. Nie dość, że są pełne dwa kuby, to jeszcze trzeci leży na ziemi. Trzeba to po prostu zabrać, bo tak być nie może. Panie burmistrzu, ja się zgadzam, że były takie przypadki, że tak się zdarzało, ale ja powiedziałem, sprawdziłem, to były to tej nadużycia trochę na tym, ale... Ja się z tym nie zgadzam. Ja to osobiście pisałem, także... Ale to... Generalnie skandal jest sobie twarzą dużo śmieci, to jest najlepsza możliwość. To ja wiem i wiem dobrze, ale... Ale proszę, trzymajcie się, to po prostu tworzę śmieci. Oczywiście, że chciałem nam podpisać, ale ja się na nie postawił w tym planie. Rozmawiamy i tak udało się doprowadzić, że na działkach jakieś tam kuby postawimy, bo kiedy w ogóle nie było. W sobotę, w poniedziałek się przyszło tu kilka worków, było normalnie z śmieciami, z butelkami, nikt na cmentarzu kubki nie pije. No, no, cyganie piją. Cyganie piją. Cyganie piją. Ale też się zdarza. Widziałem. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Ja bym chciała wrócić do administrowania cmentarza, czyli utrzymania czystości w kaplicy. Na czym to polega i kto to powinien robić? Kaplice wiadomo, w Storkowie. Ustawiliśmy kaplicy. Tam? No właśnie. Jak jest z tą kaplicą? Nie ma kaplicy w Storkowie. No nie ma. W Storkowie jest szopa. Kurnik. Kurnik. Możemy sami zarządzać. Proszę? Rozumiem, że sami możemy zarządzać kaplicą. Jak sprzątacie, to tak. Sprzątamy. Że nie powinni się sami. No ale jakbyśmy tego nie robili, to niestety nie byłoby tak, jak jest ładnie. No nie, ja mogę to zlecić firmie z Ubiki i będą to robić. To co nie będą robić? No raczej sobie pani Szarpącia, nic kto to robi. No czy jest brudno, czy jest, no proszę tak nie mówić. Co ale nie jest tak ładnie jak u nas. A gdzie jest tak powiedziane, że wydaje mi się, że jest ładnie. Nie, był pan powiedziane, że nie będziemy wspierać. W każdym razie uważam, że firma z Ubiki dobrze się wywiązuje i proszę nie mówić, że stale nie będą robić, bo ja nie rozumiem takiego. Od lat robią, jakoś nie ma skargi, że jest brudno, czy są, jest sprzątane plany,
przeprowadzona jest dezynfekcja. Proszę nie posługiwać się takim określeniem, że wcale nie będą. Będą mieli zlecone, będą robić jak będzie trzeba. Nie widzę żadnego problemu. Najprawdopodobniej trzeba będzie tak zrobić, żeby dla jasności sytuacji, że zlecę to po prostu firmie z Ubika. Żeby nie było, żeby uniknąć właśnie takich rzeczy, pani przychodzi. Kim tu robią i uważam, że nie robią. Storkowie też nie było źle, ale skoro pani się to nie podoba, to po prostu należy to zmienić. No nie, tak, żeby pani to jest zmieniała. Wszystko dobrze, panie burmistrzu. Nie wiem, no nie da się. Dobrze. Nie trzeba się denerwować. Nie, ja się nie denerwuję, tylko jeżeli ma pani jakieś uchwały i pretensje, to uważa pani, że jest źle, no to zmienimy. Firma zrobi to mi naprawdę dobrze i Storkowie też będzie robić dobrze. Też będzie robić dobrze. I będzie jasno i przyjrzyście. Bo w tej chwili to ja tak naprawdę nie do końca jest jasne przejście, jeżeli chodzi o Storkowo. No nic nie znaczy, to wie pani, to samo. No ma rację, bo nie jest jasne przejście, to wszystko. Nie wiadomo, co się dzieje, taka prawda. Natomiast w Mińsku jest to wszystko, wiadomo, ile jest potrzebów, każdy za co płaci, są opłaty, ile płacimy dla Zubików, za utrzymywanie, też wiadomo, są faktury. Jest to wszystko pod kontrolą. Natomiast Storkowi, jeżeli pani już poruszyła ten temat, to faktycznie trzeba będzie zmienić, bo tak być nie może. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałbym zapytać? Ja mam takie pytanie z tego, co tu, no nie wiem, tak wywnioskowałem, to rozumiem, że tymi cmentarzami, tam gdzie są pochówki, jak na Storkowie, tu pan burmistrz nadmienił, to dajmy na to. Jeśli ktoś by chciał teraz pochować kogoś w Storkowie, to w urzędzie. A te zezwolenie na wjazd na cmentarz też sobie na gminę. Przez gminę, dobrze, to dobrze. Dziękuję, proszę bardzo. Panie. Ja chciałam powiedzieć, może, bo też przebywam na cmentarzu, przecież to można się zastanowić i przedyskutować takie sprawy. Widzę, że bardzo dużo idzie na te śmieci, na wywóz tych śmieci, nieczystości. Wiadomo, że w Mińsku, nie znam pozostałych cmentarzy, jak tam mieszkańcy dbają, ale w Mińsku jest cmentarz zadbany. Ale w tych pojemnikach, proszę Państwa, no tam są takie rzeczy, które należałoby wprowadzić. W początku to będzie to bardzo takie może oporne, żeby po prostu tą ziemię, te liście, jakieś tam takie żywe rzeczy związane, może zrobić jakiś taki w rogu cmentarza, że tam by trzeba było to wyrzucić. Jako kompost, nie da rady. Proszę, jako kompostowniki. Ludzie by się, początkowo to na pewno by się, z tym różnie to by było, ale z chwilą by się przyzwyczaili. Bo tam tyle rzeczy idzie na wywóz, że tam nieraz jest więcej tych śmieci i gliwia niż tych innych rzeczy. Tych śmieci, to znaczy pojemników po śmiecach. Jestem obserwatorem i jestem raz prawie w tygodniu i widzę, jak to wygląda. I należałoby spróbować, bo przecież spróbować można. Ale ja to też widzę i dlatego my sprzątamy. Generalnie cmentarz jest sprzątany przez pracę publiczną, pracę do społeczności użytecznej i panie tych oczywiście liści nie wrzucają do tych pojemników. To pani są, nie, no pewno, że pani są składane, nie. One są składane na gro, 90% liści jest sprzątane przez nasze służby, nie przez mieszkańców. I te liście są gromadzone w jednym miejscu i one są następnie wywożone i one oczywiście nie trafiają do kubów, jak wywożone śmieci na wysypisko. Tutaj ktoś tam sobie pozamiata przy swoim grobie i liści, czy dwie do reklamówki, to do tego jeszcze dochodzi znicze i to niestety no, się nie nadaje do tego, żeby trafiło później w inne miejsce, tylko musi trafić na wysypisko. Natomiast te śmieci, gro, liści, tych wszystkich i część mieszkańców po prostu też tam donosi i myślę, że te śmieci nie trafiają na wysypisko i nie powodują... Przepraszam, ale nie obciążają. Za wywóz, wywóz odbywa się poza tym naszym systemem i my za to nie płacimy. Przepraszam, są tabliczki informujące, żeby... Są tabliczki. Część mieszkańców do tego stosuje, także takie działania są podjęte. To nie jest tak, że my tego problemu nie widzimy. Widzimy od dawna
I ten problem próbujemy rozwiązać. I kto chce, to po prostu te liści osobno i wyniesie tam na tą prydmę, która jest. To się odbywa poza tym systemem. My nie płacimy ani dla zubików, ani dla remontisów, później za tego tym nie ma. Na przykład po wszystkich świętych, po co te wszystkie dennice są ziemią wieść tam na wysypisko do Łęczycy, jak można je opuścić? Dokładnie tak się zrobiło. Ogromne pieniądze. I jest informacja na tych kubach z prośbą do mieszkańców, żeby tych części organicznych nie wrzucać. I część mieszkańców się stosuje do tego. Wszyscy nigdy nie będą, ale takie działania, o których pani mówi, to są podjęte już od dawna i są realizowane. A jeszcze o takie sprawy, bo no nie wiem, czy to akurat wyjdzie. O to usytuowanie tych trzech koszy tam jest no takie bardzo wygodne, no tych wszystkich, którzy tak podjadą tylko i mogą przez płot wyrzucić do tych trzy. Niedobre było usytuowanie ich, no może to trochę utrudni tym przebywającym, składającym tam na tym cmentarzu. Tu gdzie są przy tej publikacji, bo jednak przejść przez cały cmentarz i wrzucić tam byłoby to trochę utrudnione. No to ma wrócić do roku. I to też nasi mieszkańcy po prostu tam podjeżdżają badanie i chętniej korzystają z tamtych kubów. One są dwa razy częściej zapełniane niż te tutaj przy od strony miasta. No więc o tym mówię, żeby tamte przesunąć. Ja wiem, tylko że to mieszkańcy jak gdyby pokazują, że w tym miejscu one są bardziej potrzebne, jak mi je przesuną, to zostanie odebrane źle przez większość mieszkańców, podejrzewam. Pewno skutek byłby taki, że ci z tych działek zostawiliby te śmieci po drugiej stronie. Tak. Jak ktoś chce się ich pozbyć i postanowi chodzić do domu, nie zawiezie, to nic nie zawiezie. Bo faktycznie, jeżeli nie wyrzuca, to odpady takie wyrzucone to jest. On je albo wyrzuci naraz przy drodze, albo na przystanku i tak będzie Ale generalnie w myśl nowej ustawy o śmieciach tak trzeba zabrać, czy te działki, te śmieci, nie, ale on rzuci po ciebie budynku. Pewnie tak, nie wrzuci do kupa, nie ma co kombinować. No, nie, no na pewno, ale mówię, no część mieszkańców dużo bardziej niezadowolone i było tutaj teraz petycje, żeby... Bo jednak, wszędzie się no tam te samochody zostawiamy, no, sprzątnie ktoś grób, idzie do samochodu po drodze. One są dwukrotnie szybciej napełniane jak pysznie. I to na pewno tyle tam z działek nie ma. No z tamtej strony poza tym jest więcej świeżych grobów, to jest druga rzecz. Też. Bo tam jest więcej świeżych grobów i tam jest więcej wszystkiego. Myślę, że to by było źle odebrane. Brzydko by było. Jest bardzo dobrze. Jest dobrze. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie informacji na temat funkcjonowania cmentarzy? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonej informacji. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią w sprawie utrzymania i funkcjonowania cmentarzy w 2013 roku? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała informację na temat utrzymania i funkcjonowania cmentarzy. Przechodzimy do punktu 8. Informacja na temat procedur związanych z zamówieniami publicznymi prowadzonych przez gminę Mińsko w 2013 roku. Proszę bardzo, pani burmistrz, coś na temat procedur? Jeżeli chodzi o sprawę przetargów, państwo otrzymaliście dokładną informację, ile to było przetargów, jakich. W sumie większość przetargów jest przeprowadzona, jeżeli wymaga tego ustawa, to są to przetargi robione jako przetargi nieograniczone, natomiast wolne rynki, które tutaj mamy, to jest przetarg na doradztwo, zastępstwo procesowe, doradztwo finansowe i to zgodnie z przepisami było możliwe zlecenie wolnej rynku
i tak zadzwonię, jak mi powiedzmy przetarg, jeżeli chodzi o dostawę energii elektrycznej, to także regulują przepisy, to wszystkie pozostałe przepisy na roboty budowlane były organizowane zgodnie, jako przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami. No i proszę tutaj przedstawione, ile tych przetargów było. Myślę, że każdy się zapoznał. Proszę bardzo, pan radny. Panie burmistrzu, ja mam jedno tylko takie pytanie. Chodzi mi o to, co z wolnej ręki o ten przetarg. Tu chodzi o to właśnie do razu oświadczenia. Zgodnie, zgodnie. Ale może pan również powiedzieć, czy było już jakieś postępowanie w tej takiej sprawie? To znaczy, to dotyczy sprawy umowy, jaką mamy z firmą, właśnie prawniczą, która zajmuje się odzyskiwaniem VAT-u. I mamy taką takie działania, które mają na celu ustalenie, czy gmina Chińsko może odzyskać VAT z faktur, które opłacaliśmy do Urzędu Skarbowego. I mamy takie porozumienie, według którego płatność będzie tylko w sytuacji, kiedy ten VAT faktycznie do nas wróci. I to jest właśnie ta firma, która występuje, ma upoważnienie do zastępstwa procesowego w gminie Chińsko. Takie działania według polskiego prawa są możliwe, udzielenie takiego zamówienia wolnego. Dotyczy to właśnie odzyskania, próby odzyskania VAT-u. Zobaczymy, może się uda i być może uda się po prostu ten budżet gminy zasilić zwrotem VAT-u, który ewentualnie gminie się należy. To pani będzie w ciągu roku, dwóch, to można trzeba czy Urząd Skarbowy oczywiście nie jest chętny do zwracania tych wolnych pieniędzy i na pewno to trochę poca, ale próbę taką podjęliśmy. Mówię, tu płatności żadnych nie ma, dopiero ewentualnie będą. To będzie to udział, wartość będzie udział w tej kwocie, która wróci do gminy. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie przedłożonej informacji na temat? Nie widzę. Poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie przedłożonej informacji. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba na podstawie głosowania. Stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację. Przechodzimy do punktu 9. Zaopiniowanie projektów uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Społecznego w Gminie Chińsko. Proszę bardzo. To znaczy, ja chciałbym przedstawić projekt uchwały, który brzmi paragraf 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków Funduszu w budżecie na rok 2015. Paragraf 2. Wykonanie projektu wierzy się burmistrzowi Mińska i uchwała w budżecie jest niepodjęcia. Tak. Dziękuję panie burmistrzu. Mam na projekt uchwały. Przepraszam, że on nie jest taki. Widzę, że tutaj nie ma co omawiać, że tu jest sprawa prosta. Poproszę o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały, panie burmistrzu, tak? No nie wiem, wydaje mi się, że może ktoś z radnych mieć inne zdanie. Aha, no dobrze, być może. Proszę bardzo, przepraszam. Myślałem, że to jest taki punkt. Ale w tą stronę to jakoś nie ma nic. Nie widzę właśnie, panie burmistrzu, wbrew pozorom nie widać chętnych. W związku z powyższym proszę o zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały wspólne obie komisje. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Czyli, przepraszam bardzo, czyli co? To skreślamy. Paragraf pierwszy brzmi w sposób następujący. Projekt uchwały, który Państwu przedkłada. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków Funduszu Społecznego. Czyli tak, nie wyraża się, trzeba skreślić. Nie wyraża się, tak. Bo to było do wyboru, my wybraliśmy. Panie przewodniczący, na drugi raz proszę powiedzieć, kto z Państwa jest z radnych, jest za wyrażeniem zgody, a nie za uchwałą. Odczytać cały projekt uchwały. Jeszcze raz. Proszę o zaopiniowanie w obie komisje projektu uchwały dotyczący, który brzmi
zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w 2016 roku. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Na podstawie... Tak. Na podstawie głosowania stwierdzam. Na podstawie głosowania stwierdzam, że połączone komisje Rady Miejskiej w Mińsku wyraziły zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. Przechodzimy do następnego punktu. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mińsko w 2014 roku. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Państwo, istotnie jest ten załącznik, bo uchwale przyjmujemy program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mińsko w 2014 roku. Co roku taki program jest przez Radę przyjmowany. Ten program głównie ma na celu określenie działań gminnych, które ma zapewnić opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, które na terenie gminy się pojawiają, bo niekoniecznie muszą być naszych mieszkańców. Chodzi tu głównie o psy, ale także coraz więcej kotów jest. A także o podejmowanie takich działań, które by powodowały, że w tej sytuacji, kiedy zwierzęta stają się bezdomne, było mniej. A także działań, które rozwiązywałyby w jakiś sposób problem tych zwierząt bezdomnych. Czyli przede wszystkim współpraca z instytucjami czy z osobami, które się zajmują właśnie rozwiązywaniem tych problemów. Czyli mamy tutaj, chodzi o odławianie tych zwierząt, które są niebezpieczne. Dotyczy to głównie psów. Także odławianie kotów, poddawanie sterylizacji, jeżeli jest ich za dużo, bo chciałbym zwrócić uwagę, że koty, szczególnie te bezdomne, które mają tak do końca właścicieli, to są bardzo pożyteczne stworzenia, jeżeli chodzi o utrzymywanie gryzoni na szczególnych miastach, na odpowiednim poziomie tych kotów żyjących w piwnicach. One być może gruzą i tutaj stanowią jakiś taki element niepożądany, ale z drugiej strony to dzięki nim mamy te... Nie widać szczurów. No. Tak, poziom tych gryzoni, szczególnie szczurów jest na takim... Jest do przyjęcia, po prostu nie stanowi zagrożenia dla nas. Epidemiologicznego. Poza tym powodują także szkody w imieniu czy u rolników, ale także i w miejscach, w mieszkaniach. Także te koty są właśnie tak do końca, to też te, które są w domu chowane, nakarmione, to są bardzo polować nie chce i one nie będą się tam uganiać za szczurami. Bo szczurami to latają te, które są głodne. Tak. Te, które są głodne. Bo jak mamy takiego Maćka wypaszonego, to leży na okrywaczu, macha tylko okrągłe grublażowaczy, to na miganie się leży. Oczywiście. Więc te bezdomne koty są pożyteczne i tak całkiem, szczególnie jeśli ich się tępić nie powinno. Natomiast jest mówię, tutaj większym problemem są psy, które są bardzo często podrzucane, bo to widać po takich sezonach urlopowych, wakacyjnych, tych kutów zaczynają, one czasem liczeją i stanowią zagrożenie. I dla zwierząt domowych mieliśmy taki przykład między innymi w Nimówku, gdzie zostały pogryzione owce. I z tym trzeba walczyć, dlatego też mamy teorię umowę z firmą Animal, która odławia oraz umowę później, bo te odławione zwierzęta powinny trafić do schroniska. Niestety jest problem z tym, schronisk jest mało. Jeżeli one są
kilka dni i one zapewniają wtedy utrzymanie tych terenów tych gmin. Natomiast no, nam się udało nawiązać umowę